Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Godzina 12. Nasz live pojad, czas, najwyższy czas zacząć. Dajcie znać, czy widać, czy słychać. Wczoraj mała awaria była. Mam nadzieję, że już sytuacja jest opanowana i wszystko dobrze nam działa. Nadajemy na YouTubie, Facebook nam na złość nie ruszył. Nie mam pojęcia dlaczego. Takie chochliki się czasem pojawiają, no ale wiecie jak to w tych internetach jest, nie? Niekiedy coś tam nie zadziała do końca jak trzeba, ale mam nadzieję, że tutaj YouTube jest opanowany. Głównie nadajemy oczywiście live na naszym kanale na YouTubie, także zawsze godzina 12, codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe na Fibonacci Team. Takiej transmisji możecie się spodziewać. Dobra, mamy potwierdzenia, wszystko działa, jest ok, dzięki wielkie, zaczynamy. Zaczynamy od samych dobrych wieści, bo jak wiecie też dużo na PLN-ach się działo, o tym za chwilkę. Mam pozycję na kawie, też o tym mówiliśmy dwa dni temu. Tutaj konsekwentnie układ harmoniczny, znaczy układ, bardziej klaster, takie szczególne połączenie, nie byle jakie, mierzenia 161 i 61, no to są te poziomy, które wiadomo, że technicznie są bardzo ważne i co ważne, rynek precyzyjnie na nie reaguje, bo w sumie to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o taki moment, czy też timing zagrania. Długie pozycje mam na kawie, także tutaj próbuję łapać ten spadający nóż, no ale jak wiecie, w miejscu nieprzypadkowym, bo tutaj proszę pamiętać, mamy 61 całego tego ruchu ostatniego wzrostowego, czyli pomiar ostatniej fali, webinar, który był tydzień temu. Mam nadzieję, że każdy rozumie te pomiary i między innymi pomiar ostatniej korekty. Jeżeli ktoś nie rozumie tych pojęć, dzisiaj o godzinie 20 będę robił ostatnie podsumowanie na ten temat, bo to już dosyć dużo o tym mówimy. To są takie bazowe mierzenia, które po prostu każdy musi znać w naszej metodologii, żebyśmy się dobrze rozumieli, żebyście rozumieli analizy, czy te na live tradingu, czy te pisane przez nas. Także dzisiaj godzina 20. Akademia Tradingu, serdecznie zapraszam. Temat bardzo praktyczny, bardzo ciekawy. No przede wszystkim też dla osób początkujących, ale nie tylko. Jeżeli ktoś chce usystematyzować sobie wiedzę, to zapraszam na takie szybkie spotkanie, myślę 30-40 minut, dużo przykładów, fajne schematy, to wszystko zaprezentuję. Jeżeli chodzi o kawę, pytanie, dokąd tutaj spróbujemy pociągnąć? Znaczy ja będę chciał tutaj podjechać może nie kolorem fioletowym, bo to jest mało widoczne, ale jeżeli byśmy sobie zaznaczyli typowy ZZB, czyli na pewno dla mnie ważnym punktem odniesienia będzie ten dołek z 15 września, to są dla mnie w tym momencie dosyć ważne opory. Ja mam na razie jedną pozycję długą, zastanawiam się, czy by nie dobrać kolejnego lota na kawie. Wiecie, że te loty się na commodity jest troszeczkę inaczej przeliczają, są większe wartości, to też o tym warto pamiętać. Jeden lot na eurodolarze to nie jest to samo, co jeden lot na DAX-ie, czy jeden lot na kawie, bo jeden lot na kawie jest naprawdę już dosyć duży. 114, 115 to są dla mnie takie rejony, w jakie celuję. Tutaj odpowiadając na pytanie Arka, no właśnie tutaj ten poziom, ten ZZB, to jest też na początek, bo docelowo oczywiście jest 1:1, też zaznaczę ekspansję, czyli potencjalny 1:1 kolorem niebieskim, mierzenie FS-to widzimy, że jest wyżej, to też jest bardzo ciekawy poziom, 118,50, ale na początek 115. Dobra, dużo osób mnie pytało odnośnie PLN-ów, co tam się dzieje, bo zaksięgowaliśmy poziom, o którym mówiłem, chyba w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu pewnie też, no konsekwentnie, słuchajcie, realizuję to, o czym mówię od trzech miesięcy, w sumie już od ponad 3 miesięcy, czyli długie pozycje częściowo zostały zamknięte przeze mnie całkiem niedawno. Dojechałem do biura, słuchajcie, godzinkę temu i praktycznie wszedłem, jednak uderzył ZZB, także troszeczkę mi się poszczęściło, bo nie miałem akurat tej profitu sztywnego, dlatego że to jest taki trade bardzo elastyczny, ja go kontroluję, jak wiecie, praktycznie cały czas skupiam się na PLN-ach, rynek akurat dojechał do ZZB, czyli do tej fioletowej linii przerywanej, no i pozycję część zamknąłem z bardzo dużym profitem, naprawdę jestem, powiem Wam szczerze, bardzo zadowolony z tego, co nam się udało, mam nadzieję, że Wam też, wyjąć z polskiego złotego, zwłaszcza z dolara, no bo tutaj spodziewam się delikatnego odbicia jakiejś tam korekty, która jak najbardziej jest realna, stąd częściowe zamknięcie pozycji długich, ale docelowo oczywiście będę to trzymał, bo ja mam jeszcze tam ruchy, znaczy ruchy, liczę na ruchy większe, mam pozycji jeszcze w sumie jakieś, no połowa, myślę, może 60% tego, co miałem,
bo wiadomo, nie domykałem się w całości. Poziom, który mnie również interesuje na D1 to jest 61,8 i on jest wyżej. To jest też bardzo mocny, mega mocny poziom, mega mocny opór. Proszę zobaczyć, jak to wygląda, no i jak to się kształtuje. 61,8 widzimy, że jest wyżej. Mamy ZZB, tutaj ten dołek z marca 2020. No i to są poziomy 4,05. Także to są, słuchajcie, te miejsca docelowe, w które gdzieś tam no, życzyłbym sobie, żeby dolar doszedł. EuroPLN. EuroPLN częściowo zamknięty, też o tym mówiłem, no ale też oczywiście muszę powiedzieć, że to 61,8 wiadomo, no nie jest poziomem obojętnym. Nie będzie tutaj, myślę, że nie będzie tutaj czegoś takiego, że rynek dojdzie i przeleci i pojedziemy za chwilę kolejną taką świecą do góry, bo pewnie ta reakcja nastąpi, a proszę zobaczyć, rynek praktycznie już znalazł się na tym 61,8, więc coś jest na rzeczy, i na dolarze, i na euro, także zwracam uwagę, może wiem, że się powtarzam, ale nie, to są akurat techniczne, mocne poziomy, także proszę o tym pamiętać. EuroPLN, poziom 4,53, no i tutaj lokalny opór na wysokości 61,8 całego ruchu spadkowego, dosyć ważny techniczny poziom. GBP-PLN, no tutaj troszkę szkoda, że pozamykałem się w zeszłym tygodniu, no ale trochę może nie to, że mnie przerosło, ale ta liczba pozycji, bo tam w sumie kilkadziesiąt pozycji miałem po pół lota, to jest naprawdę dużo, jak dla mnie, i częściowo się skracałem. No dzisiaj się skróciłem dosyć dużo z dolara, w zeszłym tygodniu częściowo się skróciłem z funta. Tych pozycji już nie mam, rynek pięknie dochodzi do naszych targetów, 5.00. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, Łukasz, dokąd dojdzie funt, ja myślę, że 5 zł zobaczymy w tym tygodniu. Tak jak pisałem, nie wiem, czy pamiętacie, na początku tego tygodnia, że ten tydzień będzie tygodniem polskiego złotego. Jeżeli ktoś nie pamięta, to na początku mówiłem, w poniedziałek dokładnie, był taki tytuł dzisiejszego, znaczy taki tytuł spotkania, live o godzinie 12, no i widzimy, że się nie pomyliłem, mieliśmy rację, tak? Faktycznie ten tydzień, ta świeca tygodniowa na polskim złotym jest no piękna, niesamowicie duża, popytowa, aż się wszyscy, mam nadzieję, cieszymy z tego, no bo bardzo fajny trade wyszedł. Jedyny może taki, może nie minus, ale taka pułapka psychologiczna to, że trwało to dosyć długo w czasie, prawda? No ale okres wakacji, też nie spodziewajmy się jakichś dużych ruchów, szaleństwa podczas wakacji, bo zazwyczaj ten marazm wakacyjny, ta plaża tak zwana jest. No i też to widzieliśmy. Lecimy dalej. Kawa już była. S&P, moi drodzy, podwójne dno, podaż cały czas nie odpuszcza. O tym mówiliśmy. Zobaczcie, ZZB, bardzo ładnie są łapane schody cenowe. To jest też taki typowy sygnał price actionowy, typowa interpretacja, prawda? Na zasadzie lower low, lower high i tak dalej. Czyli w jaki sposób układają się, jakie są sekwencje szczytów i dołków. No i widzimy, że tutaj cały czas coś na rzeczy jest. Tutaj ten opór na 61, wiadomo, jest. To jest dosyć ważny opór, 3346. Natomiast ja myślę, że on nie będzie przetestowany, dlatego że te korekty są mniejsze. W tym momencie mamy podwójne dno i też nie chciałbym, żebyście się dali nabrać na tę formację z dolnym cieniem, bo w mojej ocenie, jeżeli tutaj nie ma popytu, a póki co ja go nie widzę, chociażby po ocenie otoczenia, po wolumenie skumulowanym, to same formacje świecowe, nawet jeżeli mają kształt popytowy, zapowiadają wzrosty, to one nie zadziałają. Pamiętajcie, że formacja świecowa w miejscu przypadkowym, nie na poziomie FIBO, nie na piwocie, nie w ocenie wolumenowej w połączeniu z Wyckoffem, to jest skuteczność 50%, rzut monetą, tak? Tam 55% to jest też niewielka przewaga. W tym momencie te formacje świecowe są w miejscu bardzo dla mnie przypadkowym, także ja w to nie wchodzę, w drugie pozycje nie wchodzę. Na DAX-ie też mamy miejsca na spadek. Wiem, że Kamil pokazał dzisiaj fajną analizę. Ja się jej przyglądam. No nie wiem, czy tutaj częściowo nie zaczęło się to wszystko już realizować, no cały czas ten wolumen mi się nie podoba, bo co się pojawi spadek, to ten wolumen jest większy od popytu i to jest dla mnie taka zagadka, aczkolwiek układ harmoniczny wzrostowy oczywiście jest, tutaj Kamil doskonałą analizę zrobił, obserwujcie też na nasz kanał na TradingView, Fibonacci Team się nazywa, Kamil nim zarządza, no doskonałe analizy Wam robi za darmo, także to są gotowce też. Jeżeli szukacie jakichś pomysłów, inspiracji, czy też chcecie się poduczyć tej narzędziówki, zwłaszcza układów, no to jest doskonałe miejsce. Na TradingView Fibonacci Team sobie znajdziecie nasz profil. Tutaj mamy dywergencję wolumenową. Co prawda nie za dużo, ale jest. Tak, dywergencja wskaźnikowa też jest.
Mamy ten poziom 12466. Tak jak mówię, ja za bardzo tego nie czuję, ale oczywiście mogę się mylić, to jestem ja, tak jak wiadomo, też nie wszystkie układy mi wchodzą. Natomiast spodziewałbym się zejścia jeszcze głębiej. Dlaczego? Dlatego, że doświadczenie nauczyło mnie, że po takich, życie też mnie nauczyło, tak, czy tam ponad 10-letnie doświadczenie, że po takich mocnych spadkach, a to widzimy po wolumenie, nastąpi czyszczenie jeszcze raz i jeszcze raz, bardzo często na 2-3 razy. W tym momencie wybicie było kolejnego dołka wcześniejszego, więc jeszcze jedno wybicie, aż mi brakuje tego. Uważam, że będzie i bardzo często te pułapki występują między poziomami FIBO. Jeżeli nie wiecie tego, to proszę sobie zdawać z tego świadomość, że między 7,8 a 8,86 te zrzucenia i te fałszywki, te pułapki, jak ja o tym mówię, bardzo często się pojawiają. Więc tutaj naprawdę oczekuję jeszcze jednego ataku niżej na 8,86, 12339. Także to są takie moje gdzieś tam projekcje, pomysły na pewnie przyszły tydzień. Dobra, lecimy dalej. WIG 20, luka miała być, wsparcie nie wytrzymało, WIG 20 nie tykam. Stąd też moje obawy, jeżeli chodzi o IPO Allegro. Cały czas nie podjąłem decyzji, dużo osób mnie tam podpytuje. Łukasz, wchodzisz, nie wchodzisz, przyglądasz się. Na razie wszystko jest przygotowane, znaczy kasę tam zaparkowałem na kilku kontach. Jeżeli już, to będę wchodził na dwa albo na trzy rachunki. Pewnie podejmę decyzję jutro, bo z tego co pamiętam jest do poniedziałku czas, włącznie z poniedziałkiem. Troszkę mi to otoczenie nie pasuje, a miałem kiedyś taką sytuację, to był 2012 albo 2013, już nie pamiętam, że właśnie też wszystko było spoko, fajnie tam na giełdzie generalnie była tendencja, tak, natomiast pojawiło się chwilowe pogorszenie nastrojów, tak, to możemy delikatnie ująć, no i dostałem na debiucie minus 10%, to była taka dosyć duża lekcja. No wtedy nie były to jakieś kolosalne pieniądze, chyba z 60 tysięcy, no to jest 6 tysięcy, prawda, na minusie w ciągu, no wiecie, otwarcia, to jest nieprzyjemne. Nie, no ale coś takiego doświadczyłem, także tutaj troszkę się tego boję i cały czas ta ocena otoczenia względem Allegro, ocena otoczenia oczywiście w skali makro, tak, patrzę na Stany, na indeksy zachodnie, Europy, no to jest dla mnie bardzo ważne. No wiadomo, drogo wyceniane, dużo, no troszkę czytam na ten temat, tak? Ja też nie jestem, wiecie, fundamentalistą, dlatego czytam mądrzejszych od siebie, porównuję to wszystko, staram się jakoś podchodzić bardzo obiektywnie do tego. Aczkolwiek doświadczenia z IPO, zwłaszcza z akcjonariatem obywatelskim, bo praktycznie od początku uczestniczyłem od PZU, poprzez te wszystkie, JSW i tak dalej, no pozytywne, także... Także pewnie wezmę udział. Dobra, ropa WTI, moi drodzy. Ropa WTI, mam nadzieję, że skorzystaliście. Setup ciężki, ale zlecenia oczekujące weszły. Przynajmniej jedno u mnie weszło. 61,8, no to wiadomo, na ropie zawsze jest taki, może nie pewniak, ale poziom sprawdzony, poziom skuteczny, po raz kolejny bardzo ładnie zaksięgowany. Uważam, że ten poziom, słuchajcie, jest w tym momencie najważniejszym oporem. I teraz pytanie, jakie mam scenariusze? Jakie mam pomysły na takie średnioterminowe na ropie na przyszły tydzień? Już Wam pokazuję. Mamy XA, ten punkt B na 61, fala BC i według mnie idzie tutaj atak na, czy pójdzie atak na FS161,8, czyli punkt Degartleya 786, proszę zobaczyć. Mocny, mocny poziom, mocny opór 41,10, 41,15. Ujęcie wysokie, 4-godzinówka, więc to też nie jest zagranie na dzisiaj, na jutro. Tak jak mówię, na ropie też raczej nie skalpuję, więc tutaj H1 i wzwyż, jeżeli już wykonuję analizę. No i ten setup mi się zaczyna podobać. Mamy ładny klaster FIBO, bardzo ładna reakcja, wcześniejsza na 61, mamy 7,86, jakaś równość fal, myślę, że też by gdzieś tutaj była w tych rejonach i jest ok, nie? Także taki pomysł na ropę WTI. No, jeżeli chodzi o złoto, no w końcu, ja nie wytrzymałem, mój dobry znajomy wytrzymał, gratuluję Mariuszowi raz jeszcze, bo z tego co wiem, pięknie mu to wyszło, także takich wyników też bym sobie życzył, jeżeli chodzi o no, rozegranie całej tej sytuacji, bo praktycznie było to wszystko rozegrane książkowo, ja to też widziałem, no może tam małe błędy się pojawiły, ale to wiadomo, emocje, to nie jest takie wszystko proste, zwłaszcza, że jeżeli było hedżowane, a mówię tutaj w kontekście dalszych spadków, bo miejsca na złocie jeszcze jest. Na spadki, tak? Proszę zobaczyć na ocenę otoczenia. Mamy wolumen, mamy podażowy wolumen, ewidentnie cały czas sprzedający dominują. To po pierwsze. Po drugie, zadajecie mi pytanie, czy ten 1:1 ma sens? No odpowiadam, oczywiście, że ma sens. Jeżeli wykonujemy projekcję, mierzenie FS to jest dokładnie, poprawnie pomierzone,
to zawsze każde mierzenie FS100 czy każdą ekspansję musimy brać pod uwagę. No i tu mamy to FS100, to jest ten poziom, ja go biorę pod uwagę, tym samym mówię, że miejsca na spadki mamy 1807, 1808, dla mnie to jest bardzo ważne wsparcie, także kolor zielony, no i do obserwacji. W tym momencie długie pozycje nie, długich pozycji nie biorę, bo tak jak mówię, otoczenie nie pomaga, a więc a wręcz przeszkadza, poziomu technicznego nie ma, ja lubię łapać spadające noże, ale nie lubię robić tego w sposób taki bezmyślny, no a tutaj miejsce jest niestety mało techniczne, nieprzypadkowe, także tego w tym momencie nie biorę pod uwagę. Dobrze, co robimy dalej? Bitcoin, chcieliście krypto, krypto się posypały dwa dni temu, wczoraj chyba też na minusach. Dla mnie bardzo dobrze, bo jak wiecie, ja się przymierzam tak w kontekście średnio, nawet długoterminowym i to jest dla mnie pewnego rodzaju okazja. Każde zrzucenie, każda jakaś przecena, nawet fala paniki jest dla mnie pewnego rodzaju okazją. No i ja tutaj widzę, że te okazje, proszę zobaczyć na Bitcoinie, one już są, tak jakby na naszych oczach się nie to wszystko dzieje. Także naszym zadaniem, wiadomo, podjąć decyzję, oczywiście odpowiednio sobie tam to wszystko przygotować, portfele, czy chcemy na dźwigni, na jakie i tak dalej. No to są też takie kwestie techniczne, dosyć ważne, prawda, jeżeli mówimy o takim terminie dłuższym. Bitcoin to jest to wsparcie, cały czas tutaj walka, słuchajcie, o 10 tysięcy, no i ta dycha według mnie już przebita nie będzie, ale tak jak mówię, to jest moja prywatna opinia tylko. Nie żadnego rodzaju rekomendacja, czy też porada inwestycyjna, proszę o tym pamiętać, żadne sygnały, nic z tych rzeczy. Technika i tylko i wyłącznie narzędziówka. Roman napisał, pakujemy się w krypto. No, Romanie, ja wierzę w to. Wiadomo, kwestia wiary na giełdzie to jest jedno, a co zrobi rynek, to jest drugie. Natomiast technicznie zaczyna wyglądać to dobrze, zwłaszcza altcoiny. Także jak ja to mówię, do obserwacji. Lećmy dalej, eurodolar oczywiście, że musimy zrobić, waluty te standardowe. Pamiętajcie, łapka w górę zawsze, proszę przybić wirtualną piątkę, zasubskrybować sobie nasze kanały. Codziennie nadajemy, dzisiaj ważny webinar o godzinie 20. Serdecznie zapraszam na Akademię Tradingu, już ruszyliśmy na dobre, słuchajcie, z naszymi projektami. Dużo osób mnie pyta, kiedy będą kolejne, kiedy startują te projekty, w październiku, moi drodzy, w przyszłym tygodniu już się październik zaczyna. Ja też jeszcze do wtorku jestem troszeczkę zajęty, a potem już się poświęcam tylko i wyłącznie tutaj dla Was i na te wszystkie fajne projekty, które robimy, a będzie ich cztery, dokładnie cztery projekty robimy edukacyjne. Dwa już startują, dwa wystartują niebawem, myślę, że do miesiąca, także o wszystkim poinformujemy. Poinformujemy mailowo. Co dalej na eurodolarze? Na eurodolarze, słuchajcie, miejsca na spadki, tak jak mówiłem, mamy. Wybicie dołem nastąpić miało, nastąpiło. Wybiliśmy mierzenie FS100 i pytanie, co dalej? Tutaj wczoraj na TradingView też wyznaczyłem analizę, znaczy TradingView na naszym kanale telegramowym. Jeżeli kogoś nie ma, to serdecznie zapraszam. Szybciutko wyślę informację. To jest bezpłatny kanał, jeżeli chcecie pogadać sobie o tradingu, o Forexie, o FIBO i do nas dołączyć. Zapraszamy, kanał jest bezpłatny, coraz fajnie, lepiej to się tutaj widzę, nam rozkręca. Już po 2000 osób się pomału zbliżamy, także dyskusje też są na poziomie, a to jest w sumie najważniejsze. Dobra, co dalej z eurodolarem? Mamy 1:1, który jest niżej. To są te poziomy, które mnie interesują w tym momencie i on jest najważniejszy. To ten overbalance, ten 1:1 na 1, niecałe 1,16, 1,1596 dokładnie, w tym momencie jest najważniejszym poziomem na eurodolarze. Także tutaj łapanie spadającego noża w tym momencie nie, natomiast niżej poziom w kontekście długich pozycji już zaczyna nabierać sensu. Te strzałki kasuje, bo to była pokazana liczba testów danego poziomu. To też akurat wiadomo w kontekście FIBO i analizy nam się przydaje. 1,16, moi drodzy, mocne wsparcie na eurodolarze. Czy można prosić o analizę EuroSEC? Pewnie Dorota, że można. Już wrzucam euro do szwedzkiej korony. EuroSEC. Okej, co tutaj takiego mamy? No pierwsze, co się rzuca w oczy, na pewno POW, czyli pamiętajmy, bazowe mierzenie zawsze, czy zazwyczaj od tego zaczynamy. 38,2, 50, 61. 61 mi się rzuca w oczy. Dlaczego? Dlatego, że widzę po lewej stronie mamy punkt odniesienia. Też o tym mówiłem na Akademii Tradingu.
i na ostatnim spotkaniu z cyklu Wielki Kurs Analizy Technicznej jest na naszym kanale na YouTubie, że poziomy FIBO działają bardzo dobrze w momencie, jeżeli mamy punkt doniesienia z lewej strony, albo potwierdzenie, albo pivota, prawda? Będziemy koncepcję FIBO-tu też FIBOTA przedstawiać. 61,8 to jest taki poziom, nad którym bym się pochylił i na pewno bym starał się wyczekać na tym euroseku. Wiem, że jest bardzo daleko do tego, tak? Natomiast nie wiem na euro do szwedzkiej korony, jakie poziomy działają, bo nie gram na tym. Nawet tego nie obserwuję. Także nie wiem, czy tu 50 działa, czy 61. No, na euro dolarze działają oba te poziomy, także do obserwacji. Natomiast na euro do szwedzkiej korony nie wiem. 61,8 technicznie wygląda ok, także ja bym na Twoim miejscu przypilnował ten poziom 10,92. Jeny, moi drodzy, pułapka na jenach, tak, ja też w nią wpadłem, także wiecie, nie jest to tak kolorowo, że tylko zarabiam, też mam momenty stratne, też mam minusy i tu jeden z minusów zeszłego tygodnia, ten cień mnie wykończył, znaczy wykończył, no dałem się nabrać, tak, stop był ustawiony poniżej X-a, przetestowali, układ harmoniczny niby jest w tym momencie realizowany, co z tego, jak technicznie wygląda do kitu, prawda, z dolnym cieniem wybitym poniżej X-a, absolutnie to nie bierzemy pod uwagę, także w tym momencie to kasujemy. Zostaje u mnie jedno mierzenie bazowe na dolarze do jena, 61 ruchu spadkowego. Tyle. No i to jest ten poziom, odczytajmy, 105,82. No i tyle. Nie analizujemy, słuchajcie, nic na siłę. Jak mi się nie podoba, wyjdzie dołem. Tutaj na pewno część z Was pamięta, że jest 161,8. Ale proszę o tym pamiętać, że liczba testów na wysokości poziomu Fibonacciego absolutnie nam nie pomaga, a wręcz daje ważne informacje. 122,67 do wybicia dołem. Gaz ziemny, pamiętam o wszystkim, proszę pisać swoje propozycje, jeżeli coś potrzebujecie. Czy będzie zapis transmisji? Oczywiście, Bartku, zawsze jest. Wszystkie nasze transakcje. Nagrania, webinary, live'y na naszym kanale są, także warto sobie naprawdę zasubskrybować, bo jest to dla Was wygodne, jeżeli coś wrzucę, nagram, pokażę, zrobię analizę czy live, to od razu jest on widoczny dla Was, możecie sobie odtwarzać go w dowolnej chwili. Dobra, co miało być? Miało być gaz ziemny, no dobra. Zobaczmy, co tam na gazie. Gaz ziemny, no odjazd totalny jest, tutaj jeżeli... No, będą dalsze wzrosty, oczywiście, że tak, znaczy oczywiście tak uważam, no ja czekam na jakąś sensowną korektę w kontekście tego, żeby wejść gdzieś w te długie pozycje, ale przy takim mocnym ruchu tutaj te korekty mogą być naprawdę płytkie, no to może być kwestia nawet tego 1:1, tego układu overbalance, zobaczcie, 1:1, dolna podstawa 2,65. Ocena otoczenia na kawie wskazuje na dużą podaż. Tak, Mezania, dlatego uważam, że to zagranie może nie jest takim pewniakiem. Ja po prostu spróbuję przetestować ten poziom, tak? Na zasadzie, że widzę, mam bardzo duże zaufanie. Zaufanie w ogóle do narzędzi, do strategii, do systemu jest mega ważne w tradingu, w naszym zawodzie. Ja mam bardzo duże zaufanie do 161,61. Nawet opisałem taką strategię. To jest autorskie nasze podejście, małe, duże fi. Tak się nazywa strategia. Ktoś, kto nie wie, może sobie wpisać na YouTubie czy na Google'ach. Wam wyskoczą materiały od nas. I to rozgrywałem, no nie setki, a chyba już nawet tysiące, albo no setki razy na pewno takie układy na różnych interwałach. I w tym momencie widzę bardzo duże podobieństwo, że ta reakcja będzie. Także to jest takie zagranie w mojej ocenie już bardziej intuicyjne. Ale tak jak mówisz, ocena otoczenia na razie nie wskazuje, że ten popyt się uaktywnia, więc czekamy na aktywację, tak, na jakieś potwierdzenie. Dobra, co miało być? Srebro, kukurydza, okej, widzicie, za dzisiaj dużo. Dużo propozycji z Waszej strony, bardzo fajnie. Zobaczmy, co się dzieje na Silver. Tak, na Silver, moi drodzy, chyba okazje przed nami. 61,8, pamiętajmy, działa dobrze. I technicznie też widzę, zbliżamy się do ZZB, do tych poziomów. Tu będzie dosyć ważne wsparcie. Jakie to są poziomy? 19,50, 19,52. Tak, na X-Station było rolowanie, Mirku. Na innych jeszcze nie, dlatego ta dziwna luka na gazie ziemnym. Proszę o tym pamiętać. Dobra, co robimy dalej? Srebro, bo kukurydza na zakończenie, tak? Korn, okej. Co tam się takiego dzieje? Bo widzę, kilka osób mi o tym już powiedziało. Może mowa o układzie harmonicznym? No, to wygląda dobrze. Znaczy, na pierwszy rzut oka i po pomiarach też wygląda dobrze. No, gratulacje, jeżeli ten układ harmoniczny samodzielnie
wyłapaliście, to gratuluję. Mamy ich za B, B, C i C, D, układ harmoniczny. No, nie byle jaki naszego autorstwa, formacja Leonarda, czyli współczesny układ harmoniczny. Realizacja, uważam, że tutaj miejsca na spadki mamy co najmniej do ZZB, czyli do punktu B, okolice 350-352, prawda? Pierwszy take profit bezpieczny, także tutaj te rejony technicznie wyglądają ok. Dobra, Kanadyjczyk do jena na zakończenie. Pamiętajcie, dzisiaj godzina 20, obowiązkowe spotkanie. Serdecznie zapraszam na nasze spotkanie z cyklu Akademia Tradingu. Zaproszenie Wam wysłałem na czacie. Fajnie by było, jakbyście znaleźli tę pół godzinki, 40 minut, bo dosyć ważny materiał będę pokazywał. Na funcie do jena chyba jeszcze polecimy, chyba troszkę tych spadków jeszcze zobaczymy. 38,2 przetestowane, absolutnie tego nie, no proszę nie to, że nie polecam, ale nie będę grał, bo technicznie jest zbyt słabe. 1 do 1 widzimy, że jest niżej. 61 mi chodzi mocno po głowie, ale to jest D1, więc dosyć dużo miejsca by było, ale to 1 do 1 wydaje się naprawdę sensowne. 77,33, a 61,8, 76,90. Oba poziomy bardzo ważne. No oczywiście, Arturze, muszę zrobić Nasdaqa, bo zawsze o tym przypominasz, a ja niekiedy, przepraszam, o tym zapominam, bo po prostu wolę S&P jak Nasdaqa, ale warto też patrzeć, co się dzieje na Nasdaqu. Też myślę, że miejsca na spadki mamy. Słuchajcie, 38,2 nawet nie zostało zaksięgowane. Nie mówię już tutaj o takiej szerokiej symetrii 1 do 1, ale chociażby o tym pierwszym współczynniku wewnętrznym mierzeniu, takim bezpiecznym. 38,2, 10233. W tym momencie nie czuję tych długich pozycji, bo pewnie to masz na myśli, nie czuję tego. Ocena otoczenia pokazuje mi przewagę podaży, jeżeli sobie zobaczymy. Proszę zobaczyć, podaż. No tutaj jakaś równowaga, ale tutaj ta podaż jest większa na tej fali spadkowej, więc pewnie jeszcze gdzieś tam nowe dołeczki zobaczymy. No dobrze, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Pół godziny to pół godziny, szybki live. Zapraszam jutro, godzina 12. Codziennie, pamiętajcie, w samo południe nadajemy. Także warto sobie nasze kanały zasubskrybować. Fibonacci Team na YouTubie, na Facebooku. Wszędzie jesteśmy. Miłego dnia Wam życzę, powodzonka. Do